Siemanko widzowie, w dzisiejszym odcinku kolejny odcinek z kariery pana Tadeusza jako trenera Śląska Wrocław, najsilniejszej drużyny na świecie. Tutaj oczywiście w dzisiejszym odcinku nastąpi debiut pana Tadeusza w Ekstraklasie. Tak jest widzowie, debiut w Ekstraklasie, to już nie są przylepki, to już nie jest śmieszne, to jest prawda, to się dzieje, widzowie, to się dzieje. Trzeba kliknąć konferencja prasowa. Co to jest konferencja prasowa? O, jest pan Tadeusz Knapka. O, proszę o zadawanie pytań. Jak przebiegł okres przygotowawczego wpływ na kształt ekipy przed pierwszym meczem? O, punkty. Dzień odprezentowany. Prawda, to prawda. Dzień w dzień ostro zasuwamy, to prawda. To w zupełności jest prawda. Co tu pisze? Czy klub może uniknąć dołu tabeli? Konsekwencja kluczem do sukcesu. Zupełnie się z wami zgadza. W ogóle piszcie, czy chcecie... czy chcecie, żebym przycinał te momenty, kiedy biorę udział w konferencji prasowej? Czy chcecie to widzieć, co? Czy jak? Bo ja się nie znam, widzowie, ja się nie znam. Dobrze, sesja treningowa, może w końcu to zrobię. Widzimy się już po sesji treningowej. Widzowie moi kochani, chyba że będziecie chcieli, ja nagrywam te dwa filmy, czy tam trzy na zabaw. Dobrze widzowie, ja już jestem po treningu tutaj, sprawdzam co tu mi przyszło tutaj, prawda, aż trzeba uważać na pana Kalmimam i pana Atanesewow. Koncepcja taktyczna. Najważniejsi piłkarze ofensywni Atanesow i Kalim. Talala. Dobra, widzowie, to ja przejdę do meczu. Zagram pełne 90 minut. Kurde, oni są zmęczeni. Oni są totalnie zmęczeni. Ja nie patrzę na skład przecież. Dobra, ja jednak najlepsze akcje w tym meczu. Jeszcze najlepsze akcje. Najlepsze akcje. Bo są zmęczeni trochę. Zaczyna się pierwsza akcja meczu. Słychać kibiców. Rzut karny, rzut karny. Pierwsza bramka tego meczu będzie nasza. Uwaga, uwaga. Dawaj, strzał, gol, 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 gol. Jest pierwszy gol widzowie. To jest pierwszy gol. Tak jest, tak jest. Pierwszy gol w Ekstraklasie. Wygramy ten mecz. Ho, ho. Exposito, najlepszy zawodnik. Widzowie, oj, Krakowie tutaj rzut wolny, trzeba się pilnować. Trzeba się pilnować. Uwaga, uwaga. O Jezu. Kontra. Pokonam cię, dziadu. Pokonam. Kurde, ja nie umiem odbierać. Dobra, kontra. Kontra. Nie ma kontry, myślałem, że będzie. Oh. Krakowie ma akcję. Krakowie ma akcję. Pilnuj Krakowie. Pilnuj Krakowie. Oj. 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 Strzał, nie ma bramki. Śląsk dalej prowadzi 1-0. Krakowia i tak naciska. Krakowia nie daje za wygraną.
Oj, oj, oj. Nie pękło. Widzowie, nie pękło. Teraz wrzutka tutaj, prawda, Olsena. Ja nie umiem w to grać, ale ok, spróbujmy. Wrzutka mocniejsza leci na Exposito. To nie było na Exposito. Ależ się wywalił, ależ się glebił. Co tu się dzieje? Ale my go lubimy. Robimy go jak dziecko. Robimy go jak dziecko na mgle. Strata, niestety. Szansa na dośrodkowanie, trzeba go pilnować, jak dośrodkuje już po nas. Skrywam w ogóle w ciebie guzik, który pozwala mi kryć tych zawodników. Co to było? Śląsk Wrocław. Śląsk Wrocław. Odegranie do boku. Śląsk, 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 Śląsk. Ależ cofnięcie, ależ cofnięcie, ależ strzał. No niestety. Mecz się kończy tylko 1-0. Nie wiem dlaczego tak mało. Przecież my powinniśmy wygrać 27-0. Dosłownie. Dobra, panie Danielku. Albo nie. Zatrudnijmy kogoś. Jego. Daje się spoko. Plus trzy. Tutaj prawda, mora S jest nasz oporą naszego zespołu. Ja gadam. Co? Tym razem pogramy. Tym razem zagramy ten mecz. Manualnie. Ale muzyka. Fajna muzyka. A my gramy u siebie czy gdzie? Tak, gramy u siebie. Dobra. Wow. Trochę mnie poniosło. Taka widowie. Lewia, zejście do tyłu, podaj do środka, gol, nie gol, wybieg, strzelę, gol, 1-0, tak jest, faul, no jaka żółta, no co Martin, no co, co on zrobił, nie rozumiem, sędziaka, meczu. Remis, kurczę belka w nurtedelka. No niestety, widzowie. Los się wygrywa, los się przygrywa. Mamy tylko kilka pytań. Musimy ciężej pracować. Tutaj, prawda? Zasłużony remis. Tak. Dziękuję za rozmowę. Widzowie, gramy ostatni mecz z Piastem Gliwiczem. Dobra. O co wam chodzi z tym konkretem pan treningowy? Kurde bele, no już. Plan treningowy, już. Aha. Skupienie zrównoważony. Skupienie na szkoleniu. I weźmy dostosuj do treningu. Do całej grupy. No. Skupienie na szkoleniu, ale nie zbyt mocne. Widzowie, tutaj, prawda? Lecimy. Zapoznaj się z raportem.
Lecimy. Lecimy. Misiu. Ciao, gol! Nie, gol, nie, to. Gol! Jak to wpadło? Co tu się stało? Cudowna bramka pechowa z jednej strony, ale z jednej strony cudowna. Co tu się stanęło? Co tu się najlepszego stanęło, widzowie? Tragedia, mafia. Piast Gliwice, szansa. Nie wolno pozwolić Piastowi na... Wszystkie mecze wygrane. A wiecie co? Ostatni mecz bardzo ciężki z Makowem Częstochowa. Kliknijmy. Przejdź do meczu. Prawda? I kliknijmy. Szybka symulacja. Zobaczmy, co będzie. Lemisz! I Lemisz, kto nam strzelił? Schywacz! Uratował drużynę, widzowie. W następnym odcinku postaramy się kupić jakiegoś dobrego zawodnika, widzowie, tylko nie wiem jakiego, bo to nagrywa na zapas, moi kochani widzowie. Do tego, wybaczcie. No ale muszę. Trzeba podpisywać kontrakt. Może potrzebować innego. Dobrze, już ci zmieniam. Skup się na zrównoważeniu. Dobra widzowie, widzimy się w sumie to w następnym odcinku. Poszukamy jakiegoś napadziora. Trzymaj się. Siemano widzowie, wy moi kochani. Zostawcie suba, lajka. Wpadajcie na mojego Instagrama, bo zapomniałem o tym mówić w poprzednim. Bo już tak dawno nie nagrywałem, że aż się coś robi. Zdjęcia komputera, czy tak dalej zobaczycie na moim Instagramie. Więc jeżeli chcecie zobaczyć, to za niedługo pojawi się fotka mojego stanowiska, jak teraz wygląda. Nie gram na laptopie, tylko na komputerze. Co wy, moi drodzy? Dobrze, trzymajcie się. I cześć.